też będziemy jechać do Czarnogóry. Nie wiem, ile to nam zajmie, ale chyba będziemy jechać przez 10 miast. To zdementuję plotki, jedziemy do Zębu na narty z tymi druchami, o z tym druchem i z tym druchem i z tym druchem małym, no, z taką gębą i Graszka nie jedzie. Graża nie jedzie, ale za to tutaj ładnie się uśmiecha do kamery. Ruszamy do Zębu, najwyżej położona miejscowość w Polsce. Narciarz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i dwa auta za nami. Także jedziemy poszusować trochę. Pogoda ma być fajna. Jesteśmy koło Kraśnika, minęliśmy go i zimy dalej nie ma, ale za to jest... I to dotrzeć, bo... Osiem stopni. Takie warunki narciarskie. Bo jest tu biało, a w Lublinie jak w lato. W Lublinie lato, a w Powsinowie Górnym śnieg się pojawia. To jest chodnika, tak? Dojeżdżamy. I korek w zębie. Korek w zębie. Czyli plomba. Plomba. O tu? Udało nam się dojechać do Zębu. Właśnie odpalamy sprzęt, żeby zobaczyć, jak tutaj miejscowość z góry wygląda. Także zaraz startujemy. Zobaczycie panoramę Tatr o zachodzie słońca. Miejscowość fajna, korków nie było po drodze za bardzo, bo jechaliśmy dziurami jakimiś takimi. Google nas prowadziło. Minęliśmy Zakopiankę, najlepsza trasa z Lublina tutaj na Nowy Sącz. Thank you.